Siema, siema, kurde, tym skuterem pogubię wszystko. Ja tutaj wyjechałem. A kieszeni nie opróżniłem. Ale akurat nic ważnego. Wyjechałem bez siedziska, nie mam. Dałem do obszycia, do Szczepana. Coś głośno zaczął chodzić ten skuter, nie wiem dlaczego. Trochę chyba za wysokie obroty ma, nie schodzi z tych obrotów. Ale Tomek, spoko, ja czekam na ciebie. Nie, obroty ma dobre. Tylko nie schodzi z nich za szybko. O, Elka nam tutaj turbo teście władował w BMC. A ja przepuszczę rowerzystę. Czuję się, jakbym jeździł po Francji, wiecie? Albo po Belgii. Wszyscy się patrzą na tego skutera. Skuter wyścigowa. O, czeka mnie spotkanie z Filipem. Wyścigi 150 kontra dragster. No w końcu jakaś prosta zaraz będzie. Fajnie wyje. Uwielbiam nim jeździć. Bez siedzenia trochę słabo jest, ale przyjdzie siedzisko, to będzie zupełnie inaczej.
tam na prostej to już bym mógł sobie z nimi tam pokonkurować z tymi autami. Dlaczego ty się palisz? A, odładowania to pewnie będzie. O, patrzcie, bez siedziska. Siema, na Winnie Boysów jestem. Dragsterkiem. Jadę jeszcze przejechać się kawałek. Bardzo świetnie się tym jeździ. Jestem po prostu tak zafascynowany tym dragsterem. Wolę odpalić dragstera i wyjechać na miastownię, przejechać się niż quadem. Nie wiem dlaczego tak się stało, ale po prostu no, uwielbiam to. Tylko pompę trzeba zrobić. Sama się nie zrobi, Tomek. Jadę. Czekajcie, może się z kimś ścignę tutaj. Może coś, jakiś tirek pojedzie. Poczekam na tirka. Tam z osobówką to pewnie nie mam szans, bo oni rozpędzeni są. A tirek czy busik? Nie, busik też szybko jedzie. Coś tu jedzie. Jedzie jakiś tirek. Czyli ja z miejsca, on wpędzie. Co to będzie?
Czy dragster da sobie radę? 3, 4. Zdziwił się trochę. Ja też. Słuchajcie, no powiem wam, no po prostu, no, no lubię dwa kółka, no. To się nie zmieni.